Proszę Państwa, witam po przerwie. Jesteśmy w punkcie 10 porządku obrad, wolne wnioski i informacje. I tam wcześniejszym okresie tutaj na sesji padły pytania, które w tym momencie pewnie Pan Wójt będzie chciał udzielić odpowiedzi. Pierwsze dotyczyło, zdaje się, dotacji dla Stowarzyszenia w Uszwi. Drugie dotyczyło pracy na oczyszczalni ścieków, zakresu i wykonawcy. I kolejne pytanie dotyczyło umowy, kwoty umowy i zakresu zrealizowanego w ramach prac porządkowych na Parku Gnojniku. Oddaję głos Panie Wójcie. Tu już wcześniej w trakcie ustaliliśmy, że odpowiedź na pytanie, które złożyła Pani Maria Kuc, będzie w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o umowę i pracę modernizacyjną oczyszczalni ścieków, etap czwarty, to nie wiem, czy tutaj przedstawić umowę, bo umowa... Całej umowy nie chcemy, tylko co jest przedmiotem. Już chwileczkę. I z jaką firmą została umowa podpisana? Bo tam kwota była określona 475 tysięcy chyba. Termin realizacji, takie rzeczy mnie interesują. Chyba, że dam pani Monice, będzie się... Krata taśmowo-hakowa tutaj mam. Widzę. I co? I wiata. Wiata przy pomieszczeniu, gdzie jest sitopiaskownik. Kolejny etap będzie jeszcze wymiana sitopiaskownika. Wiata na osad. Tak. I te dwa zakresy. To znaczy jedna wiata czy dwie? Bo na osad to znaczy tam, gdzie teraz jest ten osad składowany do... Czyli nie, tam gdzie jest sitopiaskownik. Nie tam, gdzie osad, nie tam, gdzie prasa, tylko tu, gdzie jest sitopiaskownik, krata i tak dalej, więc tu zgodnie z tymi dokumentami, które zostały przygotowane też kosztorysem przygotowanym przez magistra inżyniera Grażyna Marszałek. Pewne zakresy zostały z tego przygotowane. I krata... Krata hakowa? Chyba tak. Już chwileczkę. Aha. Tak, krata taśmowo-hakowa. Jaka firma wygrała to? Znaczy to jest na zasadzie zlecenia in-house w spółce. Aha, czyli spółka dostała to zadanie. Spółka będzie to wykonywać. Aha, no widzicie. Czyli tutaj nie było w ogóle zapytania ofertowego, tylko to było, jak to, w jakiej formie to było zlecone? Zlecone in-house. Czyli tutaj nie ma wymogów rozeznania rynku i tak dalej. Wiemy, ile to może kosztować? Czy... Już, drodzy Państwo, ja wytłumaczę. Myśmy, przygotowując się do zadania, opracowali sobie program funkcjonalno-użytkowy na te rzeczy, które są w kolejnym etapie do zrobienia na oczyszczalni, oczywiście w zakresie niezbędnym i podstawowym, żeby poprawić jej funkcjonowanie, bo nad tym cały czas pracujemy. PFU robiła nam firma niezależna, łącznie z oszacowaniem wartości poszczególnych elementów, żeby no, nie było wątpliwości co do kwot, które ewentualnie uzyskamy w przetargu, prawda? I przepraszam, to oszacowanie na jaką kwotę było? Już panu powiem, sekundkę. Łączna wartość wszystkich robót, które są zawarte w PFU, sekundkę, tam opływała na milion bodajże 200, ale to nie... Jeszcze raz, bo nie słyszałem. 1 200 000 zł. I w takim zakresie było? Nie. Proszę mi pozwolić skończyć. Już sobie otworzę ten harmonogram finansowy i przeczytam Państwu, co myśmy w tym PFU sobie zaplanowali w kolejnych etapach. Ja nie mówię, że w tym, który jest w tej chwili zlecony. Thank you.
nie mogę znaleźć. Mamy w PF-u takie zestawienie finansowe tych poszczególnych robót na zasadzie szacowania, tylko w wersji edytowalnej nie mogę teraz tego znaleźć. No, wiecie Państwo, o co chodzi? No, chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czy ta oferta, czy ta umowa jest właściwa, czy nie jest właściwa, bo ja nie mam bladego pojęcia. To znaczy, ja powiem Państwu tak, ja dlatego przygotowałam PFU i szacowanie wartości tutaj z ramienia gminy przez firmę niezależną, żeby nie pojawił się zarzut, że gdzieś tam jakieś pieniądze nadwyżkowe do spółki daje nienależne i tak dalej. I ponieważ, że tak powiem, zakres robót niezbędnych do wykonania został zgłoszony przez spółkę, ponieważ oni tam są w stałym kontakcie z WIOS-iem, wiedzą, w czym jest problem, co nie funkcjonuje, co trzeba poprawić. Pan prezes ma dwóch pracowników na oczyszczalni, którzy mają no, też niemałą wiedzę i doświadczenie i najlepiej wiedzą, z czym się borykają. Stąd po opracowaniu tego PFU, tutaj przy akceptacji mecenasa, została podjęta decyzja, że zlecamy to trybem in-house. Właśnie dlatego, że później nie będzie zarzutu ze strony spółki, że ktoś im zrobił coś nie tak, jak oni chcieli, jak powinno być zrobione i dalej będą mieć jakieś roszczenia, że coś im nie działa. Na ten zakres, który w tej chwili jest, było ogłoszone zamówienie. To była ta krata taśmowo-hakowa i wiata, ponieważ pracownicy zgłosili tam konieczność postawienia dodatkowej wiaty, no bo chcą docelowo kiedyś przy wymianie sito-piaskownika troszeczkę zmienić układ, żeby to było bardziej funkcjonalne. I taka koncepcja zagospodarowania też została w PFU ustalona, to jest na następne kolejne etapy. W tej chwili to zamówienie, które zostało rozstrzygnięte, została zawarta umowa ze spółką. Jeżeli ja się nie mylę, to tylko właśnie mnie wywaliło z systemu, już się nie mogę połączyć. Z tego co kojarzę, jest na kwotę niższą niż było szacowanie, więc teoretycznie zamówienie dla nas korzystniejsze niż zakładaliśmy. Jeśli chodzi o termin wykonania, panie wójcie, czy pan ma tą umowę, bo ja nie mogę się, że tak powiem, nie mogę się, aha, tu jest umowa, dobra, bo ja nie mogę się zalogować już na zdalny. Termin wykonania jest, już sekundkę. Do 20 listopada 2024. Jeszcze jedno pytanie. Oczywiście PFU mogę Państwu udostępnić, jeżeli na maila. Na maila proszę przesłać, bo mnie też interesuje, proszę Państwa, bo ja nie jestem specjalistą w zakresie oczyszczania ścieków, natomiast czy to są faktycznie niezbędne prace, te, które były najpilniejsze, no bo ta krata hakowa, to rozumiem, że to będzie poprawiało jakość oczyszczania ścieków, natomiast wiata sama w sobie nie wpłynie na jakość pracy oczyszczalni, może ona jest niezbędna do dalszych prac modernizacyjnych. Natomiast ciekawi mnie, na co był PFU robiony, jakie tam prace były wyszczególnione i że akurat, nie wiem, to znaczy prezes wskazał zakres tych prac w porozumieniu z... Pan prezes zgłosił, jakie problemy ma na oczyszczalni i w oparciu o te zgłoszone problemy szukaliśmy wykonawcy z branży wodno-kanalizacyjnej i to jeszcze dodatkowo z dużą wiedzą w zakresie oczyszczalni ścieków i to jeszcze z taką technologią, jaką my mamy, no niestety już troszeczkę podstarzałą, więc młodzi projektanci w ogóle nie chcieli się tematu podejmować. Udało nam się z jedną panią nawiązać współpracę, która przyjechała, mieliśmy 2 albo 3 spotkania na oczyszczalni, ona sobie zobaczyła, jakie tam są problemy. I na tej podstawie zobaczyła sobie, jakie tam są stanowiska w WIOS-u i na tej podstawie to PFU jest przygotowane. Ja rozumiem pani kierownik, tylko że przygotowała też cały wachlarz tam rzeczy, które należy poprawić, tak to rozumiem. I państwo wybraliście tak, z tego te najpilniejsze w państwa ocenie. Dobrze, to jak dostaniemy PFW, to będziemy mieli możliwość. Jeszcze oczywiście nie związane z tym temat, ale niech mi pan powie, panie wójcie, wracając do tematu tej modernizacji w zakresie ścieków dowożonych i tej współpracy z AGH, czy podjął pan jakieś działania?
Czy podjął Pan działania jakieś w zakresie tych zlecenia, tych prac, które są w budżecie zaplanowane, dotyczące współpracy z AGH na temat modernizacji w takim zakresie, żeby można było przyjmować ścieki dowożone? Znaczy tutaj zwróciliśmy się z zapytaniem. Z tego co wiem, ta technologia jeszcze, jak dostałem informację od prezesa, nie jest nigdzie stosowana. Więc no pewnie po wyborach już na spokojnie do tematu wrócimy, aby ten temat rozwiązać, przeanalizować tą sytuację, która jest. No bo tak no, też musimy wspólnie usiąść, żebyśmy nie byli królicznie doświadczalnym, skoro nie ma powiedzmy jeszcze takich technologii. No trzeba na spokojnie też do tego tematu podejść. Nie chcemy, aby wrzucać tego na ostatnią chwilę. Miesiąc w tą czy w tą no nie robi nam tutaj różnicy, więc myślę, że na spokojnie po wyborach do tematu wrócimy. Dziękuję. Natomiast panie wójcie, ja tutaj nie mówię, żeby coś pochopnie robić, ale to pochopnie to trwa od listopada czy od października tamtego roku, także spokojnie. Natomiast wydaje mi się, że należy iść w kierunku takim, który doprowadzi do tego, żeby można było oddawać ścieki dowożone u nas w miarę za przyzwoitą odpłatnością i wydaje mi się, że tutaj zgoda pełna radnych w tym zakresie też była, co później znalazło odzwierciedlenie w budżecie uchwalonym 24 stycznia. Jeszcze jeden temat dotyczy parku w Gnojniku, umowy i zakresu realizowanych prac i zrealizowanych do tej pory, na jaką kwotę i tak dalej. Znaczy tutaj jeszcze nie mamy zrobienia zestawienia. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8 dni, gdzie te prace trwały. Na koniec marca, od 6 marca, na koniec marca skończyło się, więc poprosimy pana prezesa, aby nam zrobił zestawienie, jeśli chodzi o godziny, które zostały wykonane w tych prac, które były w parku. A umowa? Bez umowy to było. To i kwota powiedzmy nie jest taka, która by obligowała nas do zawierania umowy, w związku z czym tak jak chociażby szereg innych prac jest zlecane. A to jak określiliście przedmiot pracy? Prace związane z usuwaniem korzeni, równaniem terenu i oszacowaliśmy 80 zł za godzinę. Jest to połowa stawki. 80, połowa stawki. Ale czy za co? Za godzinę pracownika? Za godzinę, tak. Za godzinę pracy ogólnie koparki wraz z operatorem. Tak i jeszcze oprócz tego jest jakiś pracownik, czy tylko sam operator i koparka? Nie, no do tych prac, w zależności jakie tam są prace, jeżeli na przykład było składowanie drewna, układanie po tych, no to wiadomo, że musiała być druga osoba, która... Za jaką kwotę? Proszę? Za jaką kwotę? Też określone? Nie, no bo panie wójcie, bo cały czas, bo ja tu czegoś nie rozumiem, no bo ja jak przychodzi do mnie firma, to mówię tak, jest to i to do zrobienia, wyceniamy i dogadujemy się. Tutaj umowy nie ma, przedmiotu do końca nie ma określonego, równanie ziemi, składowanie gałęzi, karczowanie pniaków, ile, jaka kubatura i tak dalej, to musi być określony przedmiot, bo później jak wyegzekwować wykonanie, należyte wykonanie prac? No nie ma na jakiej podstawie. No zleciłem coś, co nie zostało określone w żaden sposób. Prezes zrobi troszkę więcej lub troszkę gorzej. No oczywiście na kalkulację tyle i tyle dniówek było i na podstawie tego wypłacimy kwotę. No chyba to nie jest tak do końca. Znaczy zmodyfikujemy to teraz od kwietnia. Natomiast na chwilę obecną ten zakres był w takiej formule przyjęty. No, nie zawsze, najkorzystniejsza, nie najszczęśliwsza formuła. No, tak jak chociażby kwestia zlecenia naprawienia dwóch przystanków, gdzie przedstawili ofertę, powiedzieli, no tyle nie damy, damy 1500, po czym prezes przychodzi, pokazuje mi fakturę, że sam materiał zapłacił 1300 i powiedzmy dwóch ludzi w ciągu dnia musi to zrobić. No to też wiadomo, jak się zleca, gdyby to była firma zewnętrzna, to też jest inna kwestia. To tak jak pan mówi dziecku, umyj auto, dostaniesz dwie dychy i nieważne, czy on to robi 15 minut, czy 2 godziny.
spółka jest 100% gminna i gdybyśmy, powiedzmy, chcieli pójść w kierunku tak, no ale to powinniśmy dopłacać i gdyby spółka nam chciała przedstawić stawki za wodę i kanał, które zostały teraz wyliczone, to idą w kilkanaście złotych. Bo jeżeli kupujemy wodę po 7, mogę skończyć? Jeżeli kupujemy wodę ponad 7 zł, a sprzedajemy po 8,40, gdzie koszty energii kilkukrotnie wzrosły, to automatycznie powinna być dopłata. Czy chociażby tak jak ostatnio rozmawiałem na tutaj gmina Rzepienik Krzyżewski, Radów, nie Radów tylko Ryglice i tam mają spółkę, gdzie wyliczyli im kilkadziesiąt złotych za stawki łącznie za wodę i kanalizację. Także tutaj proszę się nie obawiać, na pewno jakieś środki nie będą źle wydatkowane. Panie wójcie, ja się nie obawiam, tylko po prostu wydaje mi się, że taki sposób działania nie jest najszczęśliwszy, delikatnie mówiąc. No nie możemy dokapitalizować w cudzysłowie spółki w takiej formie, w taki sposób, bo pan podaje, że cena wody i ścieków powinna być, nie wiem, 20-17. Zróbcie kalkulację, ustalcie ceny, uzgodnijcie z Wodami Polskimi i dajcie takie ceny, jeśli one będą formalnie, przejdą tryb taki, jak ma być. Ustalcie ceny dla mieszkańców. No będzie teraz przypadało. Natomiast nie ma możliwości innymi kanałami dorzucania spółce w ramach rekompensaty za to, że oni tam ponoszą straty. No chwileczkę, no nie tędy droga. No w mojej ocenie to jest wszystko co najmniej dziwne. Tak jak powiedziałem wcześniej, na innym zadaniu spółka dokłada, gdybyśmy wzięli firmę zewnętrzną, to pewnie zapłacilibyśmy dwa razy więcej, więc tu proszę się nie obawiać, na pewno będzie to rozliczenie takie, które będzie, nie będzie gmina na tym stratna. Dziękuję pan radny Wiśniewski. Odnieść do tej wody i kanalizacji, bo po ostatniej sesji spotkałem pana prezesa. Nie wiem, czy na ile to jest prawda, bo mówił, że chcący wyjść na zero spółka, to musiałaby wodę i kanalizację o 3 zł podnieść. To jest trochę dużo już by wtedy było, żeby na zero spółka wyszła, gdzie jeszcze dofinansujemy, to by było 12 zł, chcący wyjść na zero, żeby nie ponosiła nawet jakiego zysku nie miała, tylko na zero. No to 12 zł to już troszkę dużo, mi się wydaje. Na pewno taka stawka nie, no biorąc pod uwagę, że ceny energii wzrosły i to też ma duży czynnik kosztowy. Koszty związane z obsługą, awariami również, no te płace minimalne wzrosły, to nie ma jakiegoś tam dużego wpływu, ale też pośrednio tak. Natomiast na pewno tutaj ceny nie będą wyższe. Tutaj mamy sytuację, że za chwileczkę będziemy mieć własną wodę, w związku z czym też zakładam, że te ceny wręcz powinny spaść, a nie iść do góry, bo nie wiem, ciężko to tak prorokować, ale szacuję, że nie wiem, kubik wody, pozyskania kubika wody będzie w okolicach, nie wiem, 3-4 zł, no to nie 7, w związku z czym nawet jeżeli te rozbieżności teraz się pojawiają, no to będą one mogły być zniwelowane w tym zakresie. Jakiś wniosek do Wód Polskich o zmianę cen? Teraz aktualnie? Wiem, że jest w przygotowaniu. Czy on już został zakończony, czy nie? Jeszcze nie mam tutaj informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że dzisiaj analizowanie czy przypuszczanie, jaka może być cena wody pozyskanej z naszego ujęcia, to jest trochę wróżenie z fusów. Natomiast tam trzeba pamiętać, że trzeba tą wodę uzdatnić, jest przekroczone, jest żelazo i tak dalej, przepompować. To też będą koszty niemałe i może się okazać, że cena będzie porównywalna z tą, co Brzesko bierze, przepraszam, Czchów od strony Biesiadek. Natomiast jedyny plus z tego, oby się tak stało, że to ujęcie będzie na tyle wydajne, że może pracować pełną parą, bo tutaj ta niepewność w
poprzedniej wypowiedzi pana się wkradła i wyłapałem to, że pan też już zastanawia się, czy aby na pewno ta wydajność, która była analizowana na poziomie 200 kubików na godzinę, będzie cały czas i ona się utrzyma. Oby te ceny naszego ujęcia były niższe, oby to, ta wydajność była taka, jak zakładamy, i wtedy będziemy mieć jedyny plus z tego bezpieczeństwo. I tutaj przyznaję panu rację, że to jest wartość jakby dodana, bezcenna, można rzec, no bo nie da się tego przeliczyć na złotówki, jak nie ma zasilania. Myślę, że Brzesku tutaj jakiś ograniczeń większych raczej nie powinno wprowadzać, chociaż trudno mi w tej chwili też mówić. Natomiast Czchowa wiem, że tam nawet w ostatnim roku te ograniczenia się pojawiły i dlatego dobrze, że była dywersyfikacja od strony Brzeska dostaw wody. Także... Znaczy tutaj na chwilę, co nie obawiamy się, ale no, z takim problemem gmina sąsiadująca się spotkała, dlatego też nie wiemy, czy taka sytuacja u nas również nie może wystąpić. W Lipnicy nie ma takiego problemu, natomiast no też nie tak dawno dopiero zostało to oddane do użytkowania, ale żeby już nie uczyć się na własnych błędach, tylko na ewentualnych sytuacjach, które zaistniały u naszych sąsiadów, no już trzeba, że tak powiem, przeciwdziałać ewentualnym problemom. Nie zakładamy, żeby powiedzmy był problem z tą ilością wody, natomiast no lepiej zabezpieczyć się w porę, kiedy jest na to czas. Natomiast no jak rozmawiałem tutaj z panem burmistrzem, to mówił, że też koszty przetransportowania tych wszystkich 36, jeśli dobrze pamiętam, hydroforni z Łukanowic do Brzeska, no też RPWiK chyba wychodził tam na stratach, jeśli dobrze pamiętam, w tamtym roku, ze względu właśnie na te koszty związane z eksploatacją tych wszystkich hydroforni i wzrostu cen energii, jakie tutaj się pojawiły. Dlatego też no, myślę, że u nas, biorąc pod uwagę, że ta trasa nie jest tak daleka i tych przepompowni będzie jedna, dwie, może maksymalnie trzy, no powinny być niższe. Z drugiej strony tam jest efekt skali, bo produkcja 12 tysięcy metrów sześciennych, no to też jest to całkowicie inna skala. U nas nie 200 na godzinę, tylko 280, w okolicach 280 na dobę. Bo tu się gdzieś taka... Dziękuję bardzo. Pan Henryk Myszka, proszę bardzo. Ja jeszcze mam pytanie, panie wójcie, do pana, bo przed świętami widziałem się z panem prezesem i twierdził, że wpłacił 200 tysięcy ze spółki, wyrównał długi i spółka jest na zero. Czy to prawda? Tak, spółka nadpłaciła dość sporo tych zaległości, które miała za wodę, natomiast nie jest jeszcze to stan, żebyśmy byli już na zero z tymi bieżącymi. Na pewno to zadłużenie ze względu na wodę się zmniejszyło, ale w tym momencie nie jestem w stanie państwu dokładnie powiedzieć, jakie. Jeśli jest takie pytanie, to taka informacja na maila może jutro pani skarbnik przesłać, żeby państwo mieli jasność. Dziękuję. Pierwsza pani radna Pawełek, później pan Wisiacki. Jak mam możliwość dojścia do głosu, to chciałam powiedzieć, że chciałam serdecznie państwu podziękować za tą kadencję. Była to dla mnie pierwsza kadencja. Myślę, że dużo się w tym czasie nauczyłam. Dziękuję za miłą współpracę kolegom, panu przewodniczącemu rady, panią kierowniczkom, wszystkim urzędnikom. Myślę, że nie byłam dla was jakaś konfliktowa. Starałam się jakoś normalnie do tego wszystkiego podchodzić. Tak samo dla kolegów. Dziękuję wszystkim, którzy... No i panu wójtowi oczywiście za współpracę, pani sekretarz. Wszystkim, którzy ubiegają się ponownie o mandat, czy to wójta, czy radnych, życzę reelekcji. I wszystkiego dobrego. Niech wszystkim wam Pan Bóg błogosławi w życiu. Czy tak będzie, czy się dostaniemy, czy nie dostaniemy, to nie jest koniec świata. Przyjdzie ktoś inny, też będzie rządził i myślę, że będzie dobrze. Cieszę się z tego, że możemy tak wszyscy sobie tutaj powiedzieć,
w lepszej kondycji finansowej zostawiamy gminę niż żeśmy ją zastali. Myślę, że takie stwierdzenie możemy. Myślę, że to jest nasz wspólny sukces. No, wiele razy żeśmy tutaj stopowali pana wójta, roztrząsaliśmy wszystko, dokładnie analizowaliśmy, co trzeba, co nie trzeba. Myślę, że i trochę ta sytuacja covidowa, chociaż nie było to miłe, ale troszkę nam dopomogła, że jakoś żeśmy do przodu z tego wszystkiego wyszli. Jeszcze raz wszystkim i panią sołtysom, nie ma mojej pani sołtys, ale na ręce pani Halinki, na ręce pana Staszka wszystkim sołtysom dziękuję za miłą współpracę i obyśmy zawsze dobrze się wspominali. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Wiśniewski. Jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie, czy spółka będzie teraz te pobocze usypiewać, bo tam ostatnio była mowa odnośnie tych poboczy, że tam jakieś tam ustalenia trwają w związku z uzgodnieniem ceny i terminu. Z tego co wiem, tak, została wynegocjowana stawka, ale w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć jaka, tutaj by trzeba było pani Ani zapytać, nie mam podglądu do dokumentów, nie chciałabym rzucać kwotami, bo pani Ania tam uczestniczyła w tych rozmowach, więc zapraszam, jutro pani Ania udzieli pełnych informacji. Wiem, że jakaś stawka tam została ustalona i mają przystąpić tutaj zaraz po świętach, czyli liczę, że w tym tygodniu, jak nie to zaraz w następnym, zaczniemy sobie te pobocza poprawiać. Dziękuję. Pan Henryk Meszka jeszcze. Jeszcze panie wójcie chciałem zapytać, bo nie ma naszej pani sołtys. Mamy do obrania rowów tam i czy być była jakaś koparka, bo możliwość, bo jeszcze nawet po wczorajszym ulewie było po prostu dużo tam gdzieś takich, gdzie wyszły na jaw pewne sprawy, gdzie trzeba było rowy przebrać, trzeba udrożnić było mostki, czy coś. Możemy liczyć na jakąś koparkę po cenach preferencyjnych? Tak, prace albo dzisiaj się już rozpoczęły, albo rozpoczną się jutro. No niestety wczoraj warunki pogodowe były jakie były. Natomiast umowa jest podpisana i też zobaczymy, przeanalizujemy te potrzeby, które zostały zgłoszone. Czy rzeczywiście nie odpuścimy chwilę w parku i będziemy działać powiedzmy na dwa sprzęty. Jeśli chodzi o obieranie rowów, to przeanalizujemy i jakaś informacja będzie. Natomiast na pewno będziemy w miarę jak najszybciej chcieli te potrzeby, które są zgłoszone, wykonać. Tak, jestem jeszcze przy głosie. Też będzie tutaj informacja na stronie, jak już jesteśmy w wolnych wnioskach. Odnośnie, będzie nabór na małopolską deszczówkę dla mieszkańców, nie, bo tego typu projekty są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale również w ramach projektu organizowanego przez Urząd Małopolski, że Zarząd Województwa Małopolskiego może tak, aby było to precyzyjnie. Będzie tutaj nabór, tam chyba 85% dofinansowania, ale szczegóły będą na stronie internetowej, pewnie też tak jak powiedzmy do tych kompostowników będziemy głosić to za pośrednictwem księży, więc to jest to również wniosek na dowozy, który był złożony, który tam na tych trasach, gdzie nie było, został tutaj ujęty do dofinansowania, w związku z czym no też ten zakres panie wójcie, będziemy konkretnie, procedować. Konkretnie na której trasie? Trasa Chronów, tutaj Centrum Gnojnika i od Biesiadek w kierunku Uszwi. Lipnica Gosprzydowa, tam nie ma nic? Rozmawialiśmy tutaj z Tomkiem Gromalą, wójtem Lipnicy, ale oni zmodyfikowali, nie będzie od tamtej strony, zresztą tam mamy jeden czy dwa kursy, czy powiedzmy przewoźników, którzy na tej linii korzystają. Tu mówimy tylko, nie mówimy o tych przewozach, które wychodzą poza gminę, tylko są na terenie gminy, ale tu ewentualnie pani Magda szerzej w tym zakresie się wypowie, bo też z panem, z referatem inwestycji ustala zakres złożenia wniosku. Pani Magdo? Do mikrofonu pani Beciu. Do mikrofonu. Przepraszam, ale rozpoznaję aktywną szkołę, jest dofinansowanie do zajęć sportowych.
Jeżeli chodzi o dowozy, to planujemy zrobić przetarg na 3 lata. W tym momencie do... Aha, dobrze. Aha, no to w ramach tego projektu mamy zapewniony dowóz dzieci, których odległość do szkoły przekracza 3 kilometry, ponieważ takim dzieciom, jeżeli są to dzieci, mieszkają w obwodzie, 3 kilometry. 3 do klasy 1-4 i powyżej 4 klasy 5-8. Takim dzieciom przysługuje albo muszą mieć zorganizowany dowóz, albo zwrot środków transportu w oparciu o transport publiczny. Więc myśmy tak to w tamtym roku robili, że po prostu zwracaliśmy cenę biletów miesięcznych, bo te dzieciaki już sobie same do busa wsiadały, ogarniały, odpadały nam tu jakieś koszty. Jakbyśmy sami to organizowali, to te koszty wiadomo są dużo większe. No i jak zostanie trasa uruchomiona, no to będziemy aneksy podpisywać, ponieważ styczeń, te 3 miesiące zwracaliśmy koszty, tak jak dowóz dzieci dla dzieci niepełnosprawnych, to jest złoty 15 za kilometr. One były dużo, dużo wyższe jednak. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski wolne? Jeszcze. Pani wiceprzewodnicząca, proszę, pani Maria Kłodz. Pytanie mam odnośnie drogi Uszew-Kąty. Na jakim etapie jest? Czy można określić w jakiś sposób, kiedy mniej więcej ta inwestycja będzie realizowana? Ponieważ mam pytanie od mieszkańców. Wczoraj dzwoniłam do pani kierownik odnośnie informacji na ten temat, ale chciałabym, żeby tutaj na forum publicznym ta informacja padła. Jeszcze nie mamy, no czekamy na ten operat wodnoprawny. Został zlecony zakres wykonania mapy do celów projektowych. Także myślę, że w okolicach czerwiec, lipiec tego typu terminy byłyby możliwe, tak sądzę, jak w miarę realistyczne. Natomiast myślę, że bardziej precyzyjnie będę w stanie odpowiedzieć pod koniec kwietnia, jak już powiedzmy tutaj zostanie wykonana mapa i pani Gorzelańska też, która wykonuje ten operat wodnoprawny, będzie w stanie nam odpowiedzieć, jak to z jej strony będzie wyglądało. Z tą mapą to jak to było, bo sytuacja wyglądała tak, że było specjalne zebranie, zorganizowane spotkanie z mieszkańcami Kątów, prawda? Pamięta pan wójt, na którym uzgodniliśmy, że w sobotę będzie tak zwane spotkanie w terenie, wizja lokalna odnośnie tej drogi. Po czym się okazało, że nie ma mapy, no to spotkanie nie doszło do skutku. Natomiast pan wójt sobie zapomniał zlecić wykonanie tej mapy, pani kierownik, czy... Bo czemu to tak się w czasie odsunęło bardzo? Bo z tego co wiem, to rozmawiałam z panią kierownik i pani kierownik o niczym nie wiedziała. Drodzy państwo, no ja nie uczestniczyłam w tych rozmowach, więc ciężko jest mi się do tego odnieść. Ja dostałam informację, jak pojawiła się pani Gorzelańska, że taki temat mamy przygotowywać. I od razu ustaliłyśmy, że mapy do celów projektowych nie zleca sobie pani Gorzelańska i nie umuje w swojej ofercie, tylko gmina opracuje sobie we własnym zakresie, więc ustaliliśmy, o które odcinki chodzi, no bo też nie będziemy zlecać mapy na całą drogę, no bo to są koszty. I mapa, pani Ania zrobiła rozeznanie między geodetami, wybrała najtańszego i zostało zlecone. Myśmy to zrobili no niezwłocznie po powzięciu informacji, w jakim zakresie i że ma być to realizowane. Natomiast ja nie byłam na tych spotkaniach, więc ciężko jest mi się odnieść do... Bo nawet nie wiem, drodzy państwo, kiedy wy to rozmawialiście. Mapa jest zlecona i czekamy na to. Mapy też tyle myślę, że w przyszłym tygodniu ewentualnie z panią geodetką podejdziemy sobie, żeby przeanalizować te zakresy, które są, czy ewentualnie to, co ona będzie przygotowała, będzie odpowiadało naszym potrzebom. Myślę, że tak. Panie wójcie, jeszcze ja mam pytanie, bo jak już jesteśmy przy drogach, dostałem kartę z Instytutu Geologicznego, wykonana została karta osuwiskowa. Bardzo dziękuję, na drogę na granicach tymowskich, tam jest aktywne osuwisko, ale obiecywał pan, panie wójcie, że niezwłocznie po tym, jak warunki pogodowe będą właściwe i wykonawca będzie na naszym terenie, zleci pan doraźną naprawę tego odcinka drogi.
drogi i co w tym temacie udało się zrobić i kiedy ewentualnie może być naprawiony ten fragment. Mówię o granicach tymowskich w okolicach. No, tam, gdzie zostały te doraźne prace wykonane, na szczęście się ten temat nie pogłębia. Natomiast na chwilę obecną będzie firma przechodziła na banie, Gnojnik Bania, tam droga koło Chrosin, więc jest to stosunkowo niedaleko i w momencie, kiedy będą tam prace związane z kładzeniem, położeniem nawierzchni, ten zakres będziemy chcieli też ująć. Czyli czasowe ramy? Ja przepraszam, że ja się wtrącę, ale jeżeli ja dobrze kojarzę, to ta droga nie jest w ramach Polskiego Ładu ujęta w umowie, więc będzie to musimy no to będzie zabezpieczyć środki dopiero. No, czy z rezerwy, czy z innych. No to są sytuacje takie, które nie są do przewidzenia, w związku z czym nie będziemy tego w ramach tego zadania ujmować, tylko po to są też właśnie rezerwy, że w sytuacjach kryzysowych ze środków, które są w rezerwie, możemy korzystać. Tam też ten zakres nie jest jakiś bardzo duży, to jest kilkanaście metrów. No, nawet gdybyśmy chcieli wziąć szerzej, to maksymalnie gdzieś koło 30, no 50 metrów do takiego doraźnego zabezpieczenia. Natomiast w momencie, przyznam się, że nie byliśmy tam jeszcze z wykonawcą w tym zakresie. W tym tygodniu wykonawca powinien być już na drodze, o której mówiłem wcześniej, więc pewno w przyszłym tygodniu ten temat sobie również podjedziemy i omówimy. Czyli jest szansa, że w najbliższym czasie ta droga zostanie naprawiona, bo to stwarza zagrożenie. Oczywiście jest oznakowana, natomiast jeśli by ktoś w nocy jechał nawet na rowerze, to się można zabić. I tu nie przesadzam w ogóle, tylko no jest, nie jest tam super komfortowo i bezpiecznie. Natomiast jak mówię, takie doraźne prace zostały wykonane, oznakowane. Natomiast no też dopiero tydzień czy półtorej tygodnia temu firmy zaczęły produkować masę. No i na odcinek 15-20 metrów nie będziemy przerzucać całości sprzętu, tylko jak ten sprzęt będzie stosunkowo blisko, a w tym momencie właśnie na Gnojnik Bania jest ten odcinek najbliżej, bo też kwestia analizy, które zakresy tych dróg mamy kilkadziesiąt, więc myślę, że w przyszłym tygodniu podjedziemy ewentualnie, poinformuję pana przewodniczącego i jak również pana przewodniczącego Komisji Drogownictwa, kiedy ewentualnie wizja w terenie będzie, jakby panowie chcieli uczestniczyć. Chyba, że ktoś jeszcze spoza, to możemy zawsze informację też przekazać. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, proszę Państwa, jeszcze pani Małgorzata Kozdrój prosiła, żeby od niej złożyć wszystkim podziękowania za współpracę w Radzie i niniejszym toczynie i urzędowi i wszystkim kolegom, przepraszam, koleżankom i kolegom radnym w imieniu pani Małgorzaty Radnej, pani Małgorzaty Kozdrój również składam podziękowanie. Ja również składam podziękowanie za 5 lat tej ciężkiej pracy i tutaj tu myślę wójt już wszystkie grupy społeczne wymienił albo większość, nie będę się rozdrabniał, żeby kogoś nie pominąć. Wszystkim dziękuję serdecznie za wieloletnią pracę. Jeśli będzie potrzeba taka, będzie wynikała z tutaj potrzeb urzędu, to sesja będzie musiała być zwoływana. Jeśli nie będzie takiej potrzeby, jest to dzisiaj ostatnia sesja w tym składzie, w tej kadencji. Pani sekretarz jeszcze chciała i później pan wójt jeszcze, a i pan, przepraszam panie Henryku, nie widziałem znowu, daltonizm. Szanowni państwo, szanowni panie przewodniczący, dnia 29 marca pan radny Piotr Krzyszkowski prosił o przygotowanie na najbliższą sesję, czyli dzisiejszą trzeciego, 4 tematów. I chciałabym szybko udzielić odpowiedzi, ponieważ w piątek mieliśmy zamknięte, więc ustnie. Pierwsze pytanie było, czy kandydaci na radnych Marek Białka, Adam Garbacz zapłacili za reklamę w wieściach gminnych. Chciałam tu usystematyzować, że jest to w dyspozycji i gestii dyrektora Centrum Kultury. Zostało wydane w tym przedmiocie stosowne zarządzenie z 2024 roku. Z tego co wiem, jest to odpłatność
za powyższe, ale to nie jest w naszej gestii. Kolejne pytanie było, ile kosztowała gazetka reklamowa? Gazetka reklamowa kosztowała 6600. Tak. I tu pisze reklamowa. Czytam dosłownie pytania pana radnego. Kolejne pytanie. Jakie były przychody kosztu utrzymania zorganizowania gali boksu? Jak przekazała mi informację też, ponieważ poszedł ten mail do Centrum Kultury, do pani dyrektor. Centrum Kultury nie uzyskało, nie poniosło żadnych kosztów, nie uzyskało żadnych przychodów, jak również gmina. Szkoła tylko pani dyrektor użyczyła bezpłatnie panie wójcie sali. I kolejne pytanie, czy spółka Ekognonik przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe? Tak, ma obowiązek do 31, ponieważ był okres świąteczny, jest to 1 kwiecień, więc drugi. Jednakże nie jest ono podawane do publicznej wiadomości, gdyż musi zostać zatwierdzone. Termin zatwierdzenia jest do 30 czerwca. Po tym terminie jest publikowane. Dziękuję. Dziękuję. Pan wójt jeszcze, tak czy już nie? Czy no tutaj, jeżeli chodzi o te no to, stawki, zawsze tego typu reklamy pojawiały się w wieściach gminnych. Każdy może taką reklamę zamieścić, dlatego nie tylko są radni z naszej gminy, ale nawet spoza, gdyż takie zapytania się pojawiły. Stawki w tym roku zostały urealnione do cen. Dlatego też pojawiło się nowe zarządzenie z wyższymi stawkami. Zresztą to jest informacja ogólnie dostępna. Za jedną stronę, jeśli dobrze pamiętam, kolorowego to jest 1000 zł, tylko już teraz nie wiem, czy netto, czy brutto, to należałoby zweryfikować. Cennik jest u pani dyrektor i każdy taką reklamę może zamieszczać. Tak to wygląda. Czy pan coś rzuci, jakieś pytanie jeszcze pani? Ja powiem tylko... Ja osobiście uważam, że wydanie tych 6600 zł na tą drugą gazetkę reklamową to jest bardzo, bardzo źle wydane pieniądze. Też powtórzę jeszcze raz, pieniądze wydane na propagandę, wszystkie te rzeczy, które są w tej gazetce, były już po kilka razy na stronach internetowych i wieściach gminnych, także nie wiem, czemu wydaliśmy 6600 zł. Dziękuję. Gmina też ma obowiązek w pewien sposób informowania i jak widzimy chociażby ostatnio na Radzie Gminy tu dostarczony raport powiatu, który tam jest prawie 18 stron A5 czy raport gminy Brzesko na 20 parę stron. W związku z czym no też my chociaż w takim niedużym zakresie chcieliśmy również takie informacje przekazać. 5 lat temu również tego typu informacja była przekazywana mieszkańcom. Większość to stosuje, aby właśnie podsumować i przekazać informacje, jakie zakresy zostały zrealizowane. Dobrze, skoro... jeszcze pan radny Tekiela, tak? Ja skojarzę, tak, większość osób też chciałem podziękować za miłą atmosferę, czasami nawet bardzo miłą, za współpracę z radą, z radnymi, z panem wójtem, z całą obsługą Urzędu Gminy i życzę powodzenia w nadchodzących wyborach. Pani wiceprzewodnicząca Maria Kuc, proszę bardzo. Byłem wcześniej, no to nie łapię. Myślę, że kobiety mają pierwszeństwo. Może pan radny Henryk, gentleman, pozwoli, żeby pani wiceprzewodnicząca. To ja również chciałam dołączyć się do tych podziękowań. Podziękuję bardzo panu wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy za współpracę. Dziękuję państwu radnych za te wielogodzinne obrady i pracę na komisjach, które miałam przyjemność prowadzić. Dziękuję panu przewodniczącemu za to, że pierwsze kroki tutaj w samorządzie mogłam stawiać pod okiem tak doświadczonego samorządowca, jakim jest pan przewodniczący, i było to bardzo ciekawe doświadczenie. I oczywiście życzę powodzenia wszystkim, którzy kandydują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Henryk, proszę. Ja chciałem bardzo to samo powiedzieć, powoli, więc każdy się wypowiada, więc ja też dziękuję panu wójtowi z całą gminą za współpracę, za wszystkie dobre słowo. Kiedy się zwracałem, raczej nigdy nie było problemu. Dziękuję panu przewodniczącemu za prowadzenie. Wszystko też się dużo nauczyłem, dużo zrozumiałem. Dziękuję paniom radnym, panom, kolegom, których znałem, których poznałem, było mi miło. Dzięki za współpracę.
jeśli coś było złego z mojej strony, proszę o wybaczenie, bo nieraz człowiekowi się coś wyrwie. Także życzę wszystkiego dobrego i no, jak najwięcej głosów w nadchodzących wyborach, żeby wszystkim się dobrze układało. Dzięki bardzo za wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To dla mnie był zaszczyt, że mogłem Państwa reprezentować. Bardzo dziękuję za te 5 lat wspólnej pracy. Skoro nie ma więcej pytań i wniosków, zamykam punkt 10. Otwieram punkt 11, zamknięcie obrad. Stwierdzam, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady Rady Gminy w Gnojniku. Dziękuję za wielogodzinną pracę i wszystkiego dobrego życzę Państwu w życiu osobistym i dalszej pracy społecznej. Dziękuję, do widzenia.